Witam Was bardzo serdecznie, tym razem na kolejnym odcinku z mini killera tego najmłodszego, czyli na 40. polskim świecie, czyli czas na antygrę numer 4. Tu jeszcze macie w kwestii wprowadzenia, jak to mniej więcej poszło na Helewatorze. Niestety nie udało nam się zdobyć jakiegoś wysokiego miejsca, ale Helewator ogólnie, tak podsumować, nawet na tych niskich levelach, jak najbardziej na plus. Często właśnie można było dosyć fajne nagrody, przede wszystkim związane z grzybkami, zdobyć, bo niestety poziom mojego TDI-ka nie pozwalał na uzyskiwanie jedzonek, ale też widzicie, że dzielnie walczył ze znacznie mocniejszymi przeciwnikami niż on sam, więc bardzo fajnie to wyglądało. Nawet jak już później był pewien max dla niego, no to na następny dzień znów się 20 komnat cofało i znów można było dwa razy dostać grzybki, więc jak najbardziej to na plus. To też zauważycie przy już bardziej współczesnych nagraniach, pamiątkach właśnie z tego dedyka. Tu właśnie jest przykład, gdzie coś o prawie 60 leveli większe już stanowi dla niego zagrożenie, ale w końcu sobie z tym poradzi i mamy kolejne dwa grzybki zdobyte, więc bardzo fajnie to wygląda, ale jego max jeszcze nie został określony. Mamy już cyklopa z 26 levelu, więc ta postać ma sens. Tak jak widzieliście ostatniego TDI-ka, który miał już powiedzmy ponad rok, tam już jest ponad 150 level i już ma powiedzmy wszystko rozbudowane w twierdzy. W tym też na razie to idzie w dobrym kierunku, no bo też plus jest taki, że to jest nowy serwer, więc trzymając się dosyć wysoko w rankingu twierdz, można naprawdę trochę tych rzeczy pozdobywać. Oczywiście minus jest taki, że z reguły eventy w twierdzy są łączone z expem, więc wtedy po prostu za bardzo nie realizujemy naszych trzech pasków, tylko po prostu jedną misję, ale chyba wyjątek zrobimy na święta, bo też bardzo interesują mnie te jajeczka. Dlatego też chciałbym zrobić tak naprawdę ten 75 level, pozdobywać to co trzeba i zobaczymy co z tego wyjdzie. Póki co na Helewatorze mamy jeszcze 66, ale za chwilę to się zmieni i 140 level pokonany, więc to jest maksymalnie co się udało zrobić. Już mamy teraz 74, widzicie trochę grzybków nam przybyło też przy okazji różnych kodów, które można było wpisywać, to powiedzmy discordowych, czy też tych kodów konkretnych powiedzmy twórców, i tempi się pozmieniały. Tu przy okazji możecie zobaczyć kolejny klucz do lochów, których nawet nigdy nie rozpoczęliśmy ani na jednym, ani na drugim mini killerze. Kiedyś też będę chciał powiedzmy zrobić wszystkie może lochy na raz, na przykład w całym świetle, ale to zobaczymy kiedy nam się to uda. Też mam taki plan, żeby przede wszystkim kiedyś nagrać, że będę w top 100 na arabskim, żeby zrobić w okolicach 480 levela tam po prostu tornado na raz w całości. Oczywiście wiem, że to mi też zabierze troszeczkę grzybków, więc już tam sukcesywnie je zbieram, ale to będzie coś chyba bardzo ciekawego, żeby powiedzmy zrobić wszystkie 1000 poziomów na jednym odcinku. Może nawet będę coś na nie mówił, ale nie, bo wtedy raczej będziecie mieli mnie dosyć i mojego głosu. No tak jak widzicie, klejnoty losu nawet nie wiadomo jak wyglądają, takie są powiedzmy uroki tejże pięknej gry. Ale wybraliśmy sobie oczywiście te, podobnie jak, inaczej może realizujemy taktykę głównego TDI-ka również na tych TDI-kach pobocznych i na po prostu innych kontach, ale co do legendarnego lochu, poczekamy aż się więcej zgeneruje tego życia, tak gdzieś ponad 90%, żeby wejść, mieć powiedzmy jakieś tam szanse na zrobienie większej ilości komnat, no bo też 77 jesteśmy, więc jest szansa, że za niedługo będziemy właśnie mieli możliwość wejścia do sklepiku, no i wybrania czegoś, co da nam tego błysta na kolejne pokoje. Tymczasem wracamy do realizacji powiedzmy awki z uwagi na to, że jest to oczywiście event związany z Goldem, czyli to jest właśnie tydzień przed świętami, ale już wiadomo wtedy co jest na święto, dlatego też właśnie zacząłem wtedy już to omawiać. Więc wybieramy przede wszystkim coś co daje nam więcej Golda i jak najmniej expa. Oczywiście idziemy też w kierunku tego, żeby 75 level dzisiaj wpadł. Tak by można było zdobyć odpowiedni
gniazdo i potem sukcesem już pozbierać te pupile, żeby też zobaczyć, co będzie z tymi jajkami, ale nie zamierzasz odblokowywać, powiedzmy, żadnych dodatkowych pupili oprócz tych trzech, które są. Być może dopiero w trakcie eventu zobaczymy, co to będzie dawał i pomyślimy, czy jest sens później walczyć, bo to jest też, powiedzmy, dodatkowy eks z wygranych walk w pupilach. Choć jak wtedy też będzie, powiedzmy, wszystko razy 3, no to miało to, powiedzmy, lepszy sens. No bo jedna walka, trudno jest ekspana, ale trzy jabłuszka, powiedzmy, trzy śliwki i tak dalej, no piechotą nie chodzi. No i powinien być ostatni nasz traf i mamy 75 level. Jak to fajnie wygląda i te wybałuszone oczka TDI-ka również o tym świadczą, że jest to coś fajnego pod tym względem. Zaczynamy przygodę, wchodzimy tak naprawdę w dorosłość, będą te pupile, później oczywiście kolejny próg dorosłości, no to będzie setny level, kiedy pojawi nam się jakby nasza piękna toaleta, z którą będziemy się męczyli bardzo długo, aczkolwiek przez te właśnie eventy, kiedy są właśnie te sterylne sesy bardzo często, względem poprzedniego roku, no to da się szybko to wszystko skompensować, ale nawet powiem sobie, że będzie szybko wyjść na 105 level, żeby tego zarządcę areny. Jak też właśnie widzę na tym TDI-ku, drugim miniklerze, tym powiedzmy pierwszym takim testowym, gdzie niestety właśnie wbijałem też expa, bo się bawiłem w klaserek, żeby też jak najwięcej tych różnych osiągnięć wbić na niskim levelu. No to tu właśnie powiedzmy trochę jest jakby to inaczej już wygląda, strategia jest właściwie ukierunkowana, więc tylko te itemki przyrody, które dostajemy zadań nam się liczą, a nie robimy żadnych innych walk. Mamy piękne jajuszka, prawie wielkanocne, choć kolorki mają. Dostaliśmy tutaj nocnego, tutaj mamy oczywiście ponika, najlepszego ze wszystkich, tutaj też ponikonia, no w końcu kuzyn musi również być, czomp, którego będziemy inwestowali, no i tu raczej chyba też będzie w kroksa, też nocny, więc jest też szansa, że za chwilę będziemy mogli, korzystając z tego eventu, że robimy, powiedzmy, wszystkie trzy paseczki, poszukać, może coś ciekawego znaleźć z tych jajeczek. No i mamy już pierwsze, więc w światło mamy naszą dzyńkę, jeżeli dobrze pamiętam, więc będziemy, powiedzmy, w nią inwestowali, choć oczywiście taki ponik byłby bardzo uroczy, ale jednak trzymajmy się tych określonych ścieżek, bo też oni przede wszystkim to jakby free to play, więc zabawa z ponikiem nie miałaby sensu. No to bierzemy oczywiście trzecie zadanie, no bo też z uwagi na tą lokalizację, żeby mieć piękną małą rybkę. Każdy pupil oczywiście daje nam troszeczkę bonusu do statystyk, akurat te poboczne nic nam tak naprawdę, szczerze mówiąc, jeszcze nie dają na tych niskich levelach, bo inwestujemy głównie w te główne cechy, taki jest ogólnie sens naszego TDI-ka, tu oczywiście trzy jabłuszka, więc bardzo, bardzo fajnie, ale przydałoby się też jakiś jeszcze pupil złapany właśnie z ziemi. No tu jest trudny wybór, co tak naprawdę daje więcej, bo też ten event, który właśnie widzicie, czyli jest tydzień przed świętami, wszystko, czyli właśnie wiedźmy, czyli wszystko można było oddać i dostać razy dwa wartość, no bo już mamy też ten 66 level, żeby odblokować tą wiedźmę, więc jak najbardziej dla nas to było na plus. Niestety przy okazji też nam wpadały nowe itemki, które zdobywaliśmy w trakcie poszczególnych zadań, co nam dodawało oczywiście kolejny przedmiot do klaserka. Tym samym było gorzej, bo w przeliczeniu na to minimalne, ale jednak coś to później daje przy długości gry na poziomie, nie wiem, roku, czy tam dłużej będziemy się w to bawili, no to będą trochę straty, jeżeli chodzi o budowanie tego właściwego TDI-ka na jak najniższym levelu. No i mamy oczywiście już wodę w całości uzupełnioną, więc to bardzo fajnie wygląda. Dalej oczywiście realizujemy naszą awkę, gdyż jest event, golda trzeba korzystać, postać musi być jak najbardziej mocna, no bo też większość tak naprawdę golda nam idzie nie jeszcze w trening, ale właśnie w zmienianie przeciwników twierdzy, żeby tą twierdzę, powiedzmy, jak najszybciej, jak najwyżej zrobić, no bo gildia, którą oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, czeka na wysokie levele przede wszystkim sali rycerskiej. Na razie mam 15, ale to jest w dobrym kierunku. No i czas oczywiście na noc, żeby też coś zostawić i liczyć, że uda nam się złapać też te pupile
które są tylko wtedy, powiedzmy, dostępne. Więc realizujemy, no tutaj chyba to będzie 13, to już nawet co zrobi, to już wygląda pod tym względem. Też ciągle patrzymy, czy jest ta lokalizacja, która nas interesuje. Taką właśnie wybieramy i mamy naszą ziemię, więc akurat taki bonusik do naszych statystyk inteligencji jak najbardziej przyjmiemy. Teraz tutaj mamy znów jajeczko, więc mamy naszego pupila w ogniu, ale i tak będziemy szli oczywiście w czompa z uwagi na to, że jest zwiadowcą, więc będzie później większa szansa na odblokowanie później kolejnych. No bo też na TDI-ku, tym minikillerze, no to rzadko kiedy realizujemy te trzy paski, więc wtedy tylko w trakcie eventów Golda wpadają nam tak naprawdę te różne jedzonka. Powoli się zbliżamy do końca, niestety musimy to wybrać. No ta 14 wygląda dobrze, ale ta 6 chyba będzie miała lepszy przelicznik, więc teraz weźmiemy sobie już tą 14. No i tu raczej nie ma większego wyboru, bo to jest jakby super zadanie końcowe. Trochę nam ich jeszcze brakuje, ale może gdzieś też po drodze, jak będziemy realizowali po prostu sobie jakiś jeden paseczek, czy ten tak pierwsze zadanie. A tu co się stało? Przecież tam miał tylko mieć 2 punkty, więc jak może mieć dzynkę na 10 levelu, chyba że ta gra znów nic nie uaktualnia i ktoś sobie, powiedzmy, tak jak my rano odblokował pupile, wykarmił sobie maksymalnie i ma 10 level, a my jeszcze widzieliśmy, że ma pewnie pierwszy tak jak my. No, niestety. Ach, ta gra. No ale cóż, zostaje nam jeszcze tylko zobaczenie i realizacja legendarnego lożku. Mamy dużo kluczy, więc możemy sobie pozwolić na drzwi. No tutaj dostaliśmy coś, czego byśmy nie chcieli. Plus, że klejonty już się naprawiły przez te pół dnia i w końcu nawet widać ich wygląd. Ucieczki tak nam nie są potrzebne, bo nie korzystamy przy tym obecnej taktyce. No tutaj by się przydało 6 tych leczeń. Albo też 8, ale leczenia są szybciej, więc wybieramy oczywiście to. No i lecimy, zdobywamy, przy okazji mamy też te postacie, liczymy, że nie dostaniemy żadnej dziwnej klątwy, no bo też po 75 możemy dostać zwiększone obrażenia, które dają nam potwory. Z beczki nie jest źle, tu nam co da? O, jak najbardziej. Tego artysta chętnie przyjmiemy, o, mamy 3. Więc raczej to już pewne, że uda nam się do końca dojść. No bo klejnoty plus to, co mamy, no, spróbujmy. W razie czego mamy tyle HP, że uda nam się to wygrać. No tego byśmy nie chcieli, ale jak się pojawiło, to jakoś to przeżyjemy. Dobrze, że to już jest całkowicie pod koniec. Liczmy, że będzie dużo tych drzwi, choć oczywiście mamy w pamięci, że dany klejnot pozwala na to, że spotkamy tam naszego przeciwnika. Tu wybierzmy sobie już to, czy otwierajmy. A to, że nic nam to nie zmieni, przy okazji trochę kamienia wpadnie. Zawsze mamy mało HP, no to zawsze, powiedzmy, warto brać te, nazwijmy to, drzwi z klątwą, bo zawsze coś ciekawego nam się uda znaleźć. Gorzej, gdybyśmy dostali duszę, ale tu już nie ma odblokowanych, więc duszy też nie możemy. I też, tak jak widzicie, na głównym TDI-ku również 3 podejścia i jest zrealizowany lock, więc to jest super taktyka, szczególnie jak siadają nam odpowiednie klejnoty. Tu mamy czapeczkę, będziemy musieli zrobić też jakiś porządek. Co do legendarek, no to mamy na razie 3. I jedna, bo raz tylko był legendarny, mieliśmy 50 level, teraz raz nam się udało, liczę, że te 2 razy uda mi się to zrealizować, powiedzmy, ten cel. Tu jakoś dziwnie dostajemy zbyt dużo tych różnych itemów, ale plus taki, że możemy je oddawać, więc wartość jakby razy 2. Minus jest taki, że mogą się pojawić takie, które nam znów coś dodadzą do klaserka, a na tym za bardzo nie jesteśmy. No i tutaj sobie powalczymy, bo też potwory na początku znacznie mniej zadają. Golda chętnie przyjmiemy od tej pokraki. Tutaj kolejny item, choć mogłoby też nam coś wypaść. Nie wiem, może jakiś epik. Jeżeli by się pojawił języczek, to można od razu z nim powalczyć. A raczej tu zaraz przegramy, chyba że coś dziwnego się... No w zasadzie mogłem wziąć tamte, ale spróbuję sobie uciec. No cudem nam się udało, no to już ewidentnie musimy brać.
No i kolejny kamień bardzo chętnie przyjmiemy. Tu mamy kolejny itemik. No i raczej się z wami żegnam. Albo jednak nie. To oczywiście musimy znów sobie ten itemik wywalić, no ale to nas uratowało i to bardzo mocno. Nawet jest szansa, że do bossa dojdziemy i może nawet z nim wygramy, choć może być na pograniczu. A nie, jest dobrze. Jeszcze nawet lekki zapas. Pytanie, co teraz wybrać, bo żadne nie jest kompatybilne z naszą główną taktyką, więc znów patrzymy na pewne wady. Odblokowane drzwi, no chyba najlepszym opcją, bo też zawsze fajnie to pułapka z minus 40, później, jeżeli oczywiście się uda. No to tu już idziemy w tym kierunku, dlatego to byśmy nie chcieli. Pytanie, co teraz zrobić? Jakiś ten trzeba wyrzucić. No, ta broń tam nie pasuje z pierwszego levela, no ale jakimś tanim kosztem trzeba tak naprawdę później zrobić sobie razy 10 te ulepszenia. A najlepsza powiedzmy jest ta broń z pierwszego levela, więc też zawsze warto sobie ją trzymać, szczególnie jak zaczynamy grać na nowym serwerze, więc te 2-3 dni warto zawsze na to poświęcić. O! Tutaj kolejne plus 50. Za dobrze idzie, tak naprawdę. Ale raczej 3 razy nie zrobimy, bo jak za dobrze idzie na początek, no to później wszystko się diametralnie zmienia. Taka jest tu niestety duża losowość w tych legendarnych lożkach. No i teraz chyba to już będzie koniec, bo nam się jeszcze uda uciec. No, otwarte drzwi, więc jeszcze zawsze coś do przodu. Ale niestety wybieramy to, choć mogliśmy jeszcze oczywiście otworzyć. Choć też trzeba pamiętać, że za chwilę powinien nam się pojawić ten drzwi z klucznikiem. Dlatego ten wybór jednak był taki. Tu widzimy sierba, który nam jeszcze tylko tak naprawdę brakuje. My jesteśmy już na evencie wielkanocnym. Popatrząc na to, co do poszukiwania pisanek, no to 10 wygranych w lochach może to być bardzo trudne, szczególnie jak ktoś jest po 75 komnacie, albo nawet nie po 80, kiedy już ma za sobą klucznika, więc też nie jest w stanie wybrać artystę. No i na tym powiedzmy dużo stracić. Brakuje nam jakby te dwa pupile, jak widzicie. Jeżeli chodzi o wypicie 10 piw, też to może być trudne, no bo widzimy, że na TDI-ku jest event expand, no ale trudno, jak już realizujemy, no to pójdźmy w to. Niech będzie raz odejście od pewnych zasad, więc zrobimy niejako, wypijemy 5 piw, później szybko kupimy 5 kolejnych i już. Nie będziemy grali, więc tracimy powiedzmy te 5 grzybków. No ale też nie chcemy tego EXO, więc jakoś trzeba powiedzmy to wykiwać, żeby nie robić tych konkretnych zadań, bo jest wypij, a nie wypij i zrealizuj, więc to jest tak naprawdę bardzo ważne. Więc szybko realizujemy. O, właśnie mamy jajko siorba, czyli teoretycznie siorba już nie powinno tutaj być, więc zobaczmy, co się zmieniło. No, siorba już nie ma. Oczywiście zakręcenie 20 razy kołem to też nie jest problem. Biorąc pod uwagę, że są jakby 4 dni, więc i tak możemy niektóre tam zadania odpuścić. Zobaczymy, co będzie w kolejne dni, bo na razie to zadanie z 10 przeciwnikami raczej jest dla grzybiarzy, bo nie wiadomo, gdzie ktoś jest na poziomie tego legendarnego lochu, czy ma klucznika, czy też go nie ma, więc też nie jest do końca przemyślane. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tam później zadań związanych z tym, że powiedzmy zbierz, tak jak powiedziałem na samym początku, czy nakarm jakieś pupile, a pupile nakarm mamy w całości wykarmione, bo to automatycznie będzie eliminowało graczy z wysokich leveli. No tu mamy kolejny level, a troszkę sobie jakby to pomijamy, bo to jest 77, nic ciekawego. No tu wybierzmy powiedzmy coś, co nam odda klepsydry, ale przede wszystkim da nam mniej expa. No bo tego to nie chcemy, bo jak to widzimy, te wartości po 50, 60 czy ponad 100 tysięcy, nawet prawie 200 tysięcy, no to naprawdę aż chce się płakać, nawet 230, nie, 60 bierzmy. Nie chcemy kolejnych leveli, no 60, cóż. Choć w pewnych kręgach 60 się trochę źle kojarzy, no ale tu jest jak najbardziej wybawienie. Kryształki oczywiście chętnie przyjmiemy, no tu jeszcze musimy się trochę pobawić z tym magazyn. Coraz bardziej jest uzupełniany, ale jak widzicie, no to nie za bardzo nam wyszło z tego, jedno co uzupełniliśmy to w trakcie kręcenia, tak naprawdę tym kołem wtedy uzupełnimy trochę więcej. O, trafiliśmy na coś, co dzisiaj możemy oddać. No tu musimy raczej wziąć to, w końcu mamy, więc od razu do magazynu to leci.
Co by tu było? No weźmy sobie to i poczekajmy, aż zdobędziemy podmienionego tak naprawdę pupilka, którego już mamy, zamy jajo ognia, więc zgodnie z tym powinnam się chyba to wymienić na jedzonka. Ale zaraz jeszcze dokładnie to sprawdzimy. Tylko teraz jest pytanie takie. Nie mamy odblokowanego żadnego pupila. W momencie, jak odblokujemy, powiedzmy, w trakcie eventu, ale byśmy mieli na przykład ponad 150 tych jedzonek, to zobaczymy, co wtedy będzie. Jak nie odbierzemy tego, czy się pojawi pupil, czy też nie. Także czas na mały przeskok do przodu. Mamy już 125 punktów. Możemy tak naprawdę odbyć jeszcze jedną walkę. Oczywiście odbywamy walkę z przeciwnikiem, którego już znamy, żeby też nam nic nie doszło do klaserka, bo też nie chcemy tego expa. No i mamy 150, widzimy, że są do odebrania piękne owoce. No ale teraz by wypadało, powiedzmy, coś innego zrobić, typu powiedzmy pokonać jakiegoś przeciwnika, odlokować nowego peta i zobaczyć, czy to się faktycznie zmieni. Więc mamy Ryczałda. Powinniśmy teoretycznie naszym ponikiem go pokonać, bo powiedzmy poniki są z tych najlepszych. To też może się dowiedzieć się najczęściej od Maćka, którego serdecznie pozdrawiam. Przy okazji możemy go jeszcze też pokarmić. 3 do przodu, więc bardzo, bardzo fajnie. No i teraz zobaczmy, co tam w naszych pisankach słychać. No i się zamienił na Ryczałda, więc trzeba go już teraz odebrać, choć mogłem też powiedzieć trochę dalej przejść, na przykład zobaczyć, czego odblokuje, powiedzmy, kolejnego jeszcze, no też coś się, powiedzmy, zmieni w tej kwestii, no ale wierzmy to, co dają, więc mamy już naszego, ale zobaczymy, powiedzmy, teraz po czasie, czy jeżeli odblokuje, powiedzmy, kolejnego jeszcze, czy coś się zmieni w tej kwestii, może się pojawi teraz jako zamiennik kolejnych jedzonek, albo może do zdobycia jako ostatnie, tak naprawdę najbardziej pożądane trofeum, które realnie i tak nie zdobędziemy, no bo nie będziemy robić oczywiście zawsze tych trzech paseczków. W takim razie czas na ostatni test. Odblokowaliśmy sobie oczywiście kolejnego pupila z ziemi, więc możemy teraz przejść do naszych też pisanek i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Oczywiście jest do blokowania w lato, więc trochę jeszcze musimy poczekać, mamy jeszcze wiosnę. No i widzicie, że teraz zmienił się niespodziewanie ten pupil, którego już zdobyliśmy, którego mamy już zablokowanego do odebrania, więc jednak nie wszystkie sytuacje przewidzieli twórcy gry, ale też, powiedzmy, zadania niektóre na głównym teliku nie były do zrobienia, po prostu wszystko już było jakby zebrane wcześniej. Do usłyszenia wkrótce.